Siadamy. Proszę Państwa, najgorzej witam. 25 stycznia 2022, godzina 9:56. Nagrywam ten film, teraz będę nagrywał mniej filmu, żebyście mieli co tam sobie poprzeglądać. Dopiero w każdym tym filmie jest jakaś informacja, mniejsza lub większa. Teraz według mnie, powiem Państwu, bo telewizji to nie oglądam od długiego czasu, tam jeszcze czasami przed tym to słuchałem, co tam ten. Wczoraj oglądałem tam trochę w internecie, bo w telewizji to już nie mam, bo kabel sobie uciąłem kiedyś. Po co ja będę tę propagandę oglądał? I powiem Państwu, według mnie, jakie są założenia Władimirowicza Putina. Upokorzyć Europę. Upokorzyć. Tak jak kiedyś została upokorzona przez Europę Rosja. Jak on ją upokorzy? Jak myślicie, dlaczego Amerykanie tak szybko wyszli z Afganistanu? Według mnie został tam zastosowany impuls elektromagnetyczny. Może słońce, bo wybuchy na słońcu powodują bardzo silne przepięcia i wszystkie systemy elektroniczne padają i nic nie nadaje się do użytku. Sprawdźcie sobie ten dzień wycofywania się Iraku i dlaczego z Afganistanu. Dlaczego Amerykanie użyli starego sprzętu do ewakuacji, a wszystek nowy sprzęt zostawili. Pewnie się nie nadawało do użytku. I teraz tu się ściąga różne klamoty, fajne, takie tam, procesory, tu przecież te bronie, wszystko jest oparte na procesora. Wszystko jest elektronika, jeden impuls i wracamy do epoki szpadla. Nawet już te nowsze rozruszniki już są na układach scalonych. Kolba, stary samochód, stary traktor, może coś tam, starym pługiem możesz, bo przecież te wielkie pługi do starych ciągników się nie będą nadawać. Ale to taka moja tam piki-miki dygresja. Także Rakutowo 39, jak się żyje na wsi. Gontarek Andrzej pozdrawia ze stwórcą na razie. A te wasze komentarze, dzieciaczki, to sobie piszcie dalej. Przepraszam, jadę kanapkę. Jeszcze raz przepraszam. Te wasze komentarze, to jest, słuchajcie, każdy ma wolną wolę i żyje sobie jak chce. Ja sobie żyję tak jak żyję. Wam to przeszkadza, bo wy żyjecie pod dyktando korporacji. Po prostu nabraliście ładnych, kolorowych sprzętów i musicie mieć ładnie. Bo żeby dostać kredyt, to trzeba mieć ładnie. Nie tak jak u mnie. Przypuśćmy. Dla mnie to jest ładnie. Psu to nie przeszkadza. W rodzinie tam takiej normalnej też to nie przeszkadza. Zresztą mało mnie tu kto odwiedza. Najwyżej tam był Marcin, była siostra, był brat. Tak ma być, tak będzie. Komu ja mam to szykować? I po co? Jeszcze pół roku to bym walczył tutaj o to, jak tam byle. Ale jeszcze 5 lat temu mówiłem do żony, sprzedajmy to, wyprowadźmy się gdzieś na wieś, taką całkowicie zabitą dechami w lesie, gdzie będzie można iść sobie wiadro wziąć, po prostu zbierać w piecyku takim tam. Chciałem z piecami kupić gospodarstwo, ze starymi piecami, żeby być niezależnym od korporacji. Szkoda było, szkoda to szkoda. Dzisiaj to już się stało nieistotne, a krawatek ma piłkę. Stało to się nieistotne, bo się okazało, że to jest faktycznie nieistotne. I mówię, upokorzy całą Europę łącznie z nami takim jednym impulsem i przestajemy istnieć, znaczy istniejemy, tylko że tak. Ani się niczego przewieźć, ani niczego przygotować, ani przygotować, ani niczego zjeść, bo wszystko jest oparte na logistyce, czyli na epotach.
e-booty, to elektronika na razie. Do zobaczenia w następnym filmie. Już nie będą takie częste filmy, bo to po co tam męczyć ludziom umysł.